Artur Kosicki wycofał swoją rezygnację z funkcji marszałka województwa podlaskiego. Taką informację przekazano dziennikarzom na konferencji prasowej, która odbyła się 7 lutego w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczył Dariusz Piątkowski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oraz przedstawiciele zarządu województwa podlaskiego. Ja kilka dni temu w jednej z rozmów mówiłem już o tym, że nie widzę żadnego powodu, aby zarząd województwa podlaskiego, który został wybrany już jakiś czas temu, miał w jakikolwiek sposób się zmieniać, czy żeby dochodziło do wyboru nowego zarządu. Pan marszałek Kosicki, który niedawno złożył rezygnację, w rozmowach także ze mną, ale także w Warszawie, wycofuje swoją rezygnację. Wycofał już swoją rezygnację, o czym za chwilę będzie mówił. A w związku z tym można spokojnie przeciąć te wszystkie dywagacje mówiące o tym, co się będzie dalej działo w sejmiku. Zarząd pracuje normalnie w tym składzie, którym został wybrany. I zarząd pracuje dla dobra województwa podlaskiego. Złożyłem pismo w sprawie wycofania rezygnacji z funkcji marszałka województwa podlaskiego. Szanowni Państwo, wielokrotnie już mówiłem podczas kampanii wyborczej, że współpraca rządu z samorządem jest dla mnie istotna. Jak Państwo dobrze wiecie, sytuacja polityczna w województwie podlaskim się zmieniła ostatnio. Uważałem i uważam nadal, że tylko zarząd województwa, który posiada nie tylko mandat społeczny, ale mandat polityczny, jest w stanie realizować program wyborczy, jest w stanie zmieniać województwo podlaskie na lepsze. W związku z powyższym postanowiłem zwrócić się do władz partii, do moich kolegów i koleżanek o swoiste wotum zaufania w stosunku do mojej osoby. Odbyłem szereg spotkań. Jednym ze spotkań było spotkanie z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. Była to bardzo owocna i dobra rozmowa. Pan prezes wsparł mnie w tym, żebym w dalszym ciągu pełnił funkcję razem z kolegami i koleżankami zarządu w tym składzie, za co mu serdecznie dziękuję. Odbyłem spotkanie z panem Dariuszem Piątkowskim, szefem struktur Prawa i Sprawiedliwości na Podlasiu, który też wsparł mnie w tym, żeby dalej funkcjonować wspólnie z zarządem jako na rzecz mieszkańców województwa podlaskiego, za co mu też bardzo serdecznie dziękuję. Rozmawiałem też z naszymi koalicjantami Porozumieniem i Solidarną Polską. Też wyrazili pełne wsparcie do tego, żebyśmy dalej w takim składzie funkcjonowali, za co też bardzo serdecznie dziękuję. Też chcę podziękować moim kolegom i koleżankom z klubu, z którymi też rozmawiałem i którzy też w pełni udzielili poparcia do tego, żebyśmy dalej kontynuowali po naszą misję, jeśli chodzi o województwo podlaskie. Nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Mamy dobrze rozpoczętą realizację naszego programu porozumienia. Kilka istotnych kwestii, gdzie tutaj znajdujemy zrozumienie właśnie z panem marszałkiem i z całym zarządem województwa. Mam nadzieję, że będzie tak trwało to nadal. I myślę, że jestem spokojny o los województwa i myślę, że Zjednoczona Prawica nadal będzie rządziła na Podlasiu. Wniosek w sprawie wycofania rezygnacji z funkcji marszałka województwa podlaskiego wpłynął do biura sejmiku 6 lutego.